Nie wiem, kochanie, idziemy na zamek. Idziemy wychlać wina trochę. Cicho. To jest wprowadzenie. Muszę to od nowa uciąć, no. I musimy więcej chodzić na dół. Piękne miejsce, słuchajcie. Zamek Koszkiew. Czy w Koszkwi? Zamek w Koszkwi. Tak, zamek w Koszkwi. W ogóle tu obok zamku są domki kempingowe i jest małe pole namiotowe. I można by się zastanowić nad tym, żeby ewentualnie tutaj przyjechać. Jakąś większą grupą. Tutaj popatrzmy, co się dzieje. Popatrzmy, co się dzieje. Miejsce hotelowe. Przyjechaliśmy generalnie na degustację win dzisiaj, ale chcielibyśmy obejść dookoła, nie będziemy wchodzić na pole. Pokażę wam tutaj, jak tutaj mniej więcej jest tylko. Naprawdę domki, no proszę bardzo. Takie typu bryda, oszarowana trochę. Ładnie, naprawdę ładnie. Ceny trzeba sobie szukać w internecie. Piękne miejsce. Weszliśmy zamek w Koszkwi chyba dookoła w tej chwili już praktycznie. Jesteśmy pod wzgórzem zamkowym. Tam jest droga główna dojazdowa. Słuchajcie, i to nie żartuję, to jest dosyć poważne podejście. Ale na szczęście krótkie.
Jak zwykle ktoś się musiał wygadać. Ale pięknie tu jest, słuchajcie. Zaraz znajdziemy łódź. Zamek mu się muszę. Proszę bardzo. Patrzcie swoje oczka. Zamek w koszki. Podywuje się, sprawdza jak się cegła, ale podobno na planach oryginalnego zamku, a więc ma być wykończony tak jak oryginalnie zabieg. Tak, dokładnie. Zapienny. Piękne miejsce. Widzę. A między innymi też oprócz win, miody, dzikie smaki. Sery. Zamek w Koszkwi niby ma być odbudowany zgodnie z pierwotnym wyglądem, ale jak widzicie, jednak technologia się wkłada, jest to niestety komercyjna sprawa, więc oczywiście przez te nowsze technologie pewnie szybciej będzie i łatwiej to odbudować. Widzicie, zamek naprawdę już stara się, inwestuje, robi. Pewnie za jakiś czas będzie super sprawą do zwiedzenia. Tu jest stary mur zamku. Idziemy pewnie jeszcze na wieżę widokową na zamek. Może zaraz. Idziemy. Startujemy na zamek. Zrobimy sobie szeroko kąt. Jak najszerzej. Żebyście jak najwięcej widzieli. Spokojnie, kochanie. Jest dziki. Będę musiał powycinać muzyczkę podłożyć.
franków. Po drewnianych schodach. Może jakieś królewny będą. Pokoje gościnne w wieży. Jedyne 1500 za dobę dla księżniczki. Witaj Romeo, mój Romeo.